Cześć, witajcie, jestem Fikos i witam was w kolejnym już piątym odcinku z najbardziej lubianej przez was serii, czyli ocenianie obozów strzeleckich. Dziś zaprezentuję wam 5 z 10 gaśniczych, średnich, lecz tych nowych samochodów pożarniczych. Mówię z 10, bo będzie drugi odcinek o tej samej tematyce, ponieważ tych samochodów jest naprawdę dużo. Pamiętajcie jeszcze o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji, jeżeli jesteście nowi, a ja bez przedłużania zapraszam was do oglądania. Nasze dzisiejsze zestawienie rozpoczniemy samochodem marki Renault Range D14, zabudowany przez firmę Wawrzaszek. Posiada on większy zbiornik od np. miejsca pierwszego, bowiem ma on pojemność 2700 litrów. Co z tym idzie, zbiornik na środek pionotwórczy również jest większy i ma on 270 litrów pojemności. Jednomodułowa kabina ma w środku miejsce standardowo dla 6 osób. Wydajność autopompy to 2500 litrów na minutę, a więc mniejsza niż pojemność zbiornika. Może on również posiadać napęd na wszystkie 4 koła, czyli 4x4, ale przy standardowym, czyli takim miejskim zawieszeniu, ma on napęd 4x2. Zdaje mi się, że na początek filmu może pasować. Pora na miejsce czwarte, a na nim Iveco Eurocargo ML150E28. Trochę długo nazwa, ale da się zapamiętać. Zabudowany został on przez firmę Szczęście. Silnik o mocy 278 koni mechanicznych i napęd 4x4 to idealne połączenie dobrze sprawujące się w trudnym terenie. Zbiornik o pojemności 2500 litrów zostaje pusty po niecałej minucie, gdyż wydajność autopompy to 2700 litrów na minutę. Dodatkowo na samochodzie znajduje się także zbiornik na środek pionotwórczy o pojemności 250 litrów. Jak każde standardowe GBA, w swojej kabinie posiada miejsce dla 6 strażaków. O dokładnym wyposażeniu nie muszę wam chyba mówić, ale jako ciekawostka powiem wam, że pojazd taki miał być kiedyś na wyposażeniu OSP Dobromierz, zamiast obecnego MAN-a. Ostatecznie zawitał MAN. Trzecie miejsce, a na nim Mercedes-Benz Atego Euro 6. Samochód ten został zabudowany przez firmę Bokar. Napęd 4x4, zbiornik wody o pojemności 2500 litrów, zbiornik na środek pionotwórczy o pojemności 250 litrów. To są standardowe informacje na temat tego samochodu. Na jego wyposażeniu znajdują się takie rzeczy jak masz oświetleniowy, kamera cofania, wyciągarka do 8 ton, szybkie natarcie, a także wszelkiego rodzaju sprzęt ratowniczy. Sygnalizacja dźwiękowa w tym pojeździe to Bose 200, a w połączeniu ze swoimi światłami, oczywiście LED, pasują idealnie. Podobnie jak ten samochód na miejsce trzecie. Na drugim miejscu coś naprawdę dobrego. Oczywiście Scania. Musiała się ona pojawić w tym odcinku, bo gdybym jej nie dodał, to chyba byście mnie zabili w komentarzach. Ale po kolei. Samochód na podwoziu Scania P360, zabudowany przez firmę Wawrzaszek. Pojazd ma standardowe zbiorniki GBA, a mianowicie 2500 litrów wody i 250 litrów środka pionotwórczego. Posiada standardowe wyposażenie, czyli na przykład hydraulika, armatura wodnopionowa, piły, no i wiele więcej. Ogólnie rzecz biorąc, pojazd ten nie znalazłby się na tym miejscu, gdyby nie ta niesamowita belka świetlna. LEDy, LEDy i jeszcze raz LEDy. To właśnie to, co ją bardzo wyróżnia. I uwierzcie mi, że gdy w nocy jedzie na tych niebieskich kogutach, to oświetla pół miasta niczym latarnia morska. Naprawdę podoba mi się ten samochód i wręcz idealnie on tutaj pasuje. Jak mogło być inaczej? Pierwsze miejsce przypada oczywiście na samochód MAN TGN 13290. Dokładnie opisuje samochód z OSP Dobromierz, ale do rzeczy. Samochód ten został wyprodukowany w roku 2016, a zabudowany przez firmę Mototrak, mająca swoją siedzibę w Kielcach. Posiada zbiornik na wodę o pojemności 2500 litrów i zbiornik na środek pionotwórczy o pojemności 250 litrów. Ma też napęd 4x4, dodatkowo podwójne ogumienie na tylnej osi. W kabinie standardowo jeździ 6 strażaków.
Na jego wyposażeniu znajdują się takie rzeczy jak m.in. narzędzia hydrauliczne marki Holmatra, armatura wodno-pionowa, piły do drewna i metalu, a także wiele innych rzeczy, które są przeważnie standardowym wyposażeniem GBA. Chyba nie muszę wam tłumaczyć, dlaczego właśnie OZ znajduje się na miejscu pierwszym. W tym filmie to na tyle. W kolejnym odcinku również ukazał się średnie gaśnicze, lecz to druga część, o której wspominałem wcześniej. Myślę, że się spodobało, więc ja się z wami żegnam. Cześć!